Cześć wszystkim, co znowu po 7? To jest dalszy ciąg Arkanum. Dobra. Przywdziewamy naszą bitewną zbroję. I ruszamy do walki. A, dobra. Jesteśmy. Okej, fajna muzyczka. Dzięki. Niestety za chwilę się zmieni. Jeszcze nie chowajmy miecza. Z pewnością się jeszcze przyda. O, na przykład tutaj. Wiecie co? Czy ja się już uczyłem? Przecież uczyłem się magii ognia, tak? Tak, mam zwinność ognia. Tak. Właśnie, mam jeden punkt niewydany. Fajnie byłoby się nauczyć tej ściany ognia. Aha, brakuje mi siły woli. No to podrasujemy siłę woli i będziemy mogli się nauczyć ściany ognia. Jak fajnie. Ale dobra, na razie idziemy tutaj, zabijamy wszystko. Jak już będziemy mieli siłę woli 12, będziemy mogli się nauczyć ognistej kuli, co jest bardzo fajnym czarem. No i w takim przypadku byśmy po prostu im walnęli ognistą kulę i byłoby po sprawie. Okej, mamy pierścień. Jeszcze możemy się troszkę powłóczyć po kanałach. Kanały są znane z dawania dużej ilości doświadczenia. Tak. Jednak wiecie co? Jednak... to jest jakieś przejście podziemne. Zamknięte. Mechaniczny pajęczak. Chyba się na razie tam nie chcemy udawać. Okej, tu nic nie ma. Muzyka ciągle się zmienia. Chętnie bym słyszał, że tego nie robi, ale co? Okej. Okej, tutaj jest chyba jeszcze jakieś wyjście. Nie wiem, gdzie wyjdziemy, ale gdzieś wyjdziemy. Okej, tutaj. A właśnie. Skoro już jesteśmy tutaj, to może zidentyfikowane rzeczy kupisz? A nie... Po co by ci to było? Ponieważ to jest wysokiej klasy zaczarowana buława, którą z pewnością chciałbyś kupić, gdybyś miał trochę rozumu w głowie. Ale co mi to... Chcesz bankrutować, to bankrutuj, proszę bardzo. Okej. Idźmy do Matthew. Oddajmy mu jego pierścionek. Po drodze może trafimy do jakiejś apteki. Trybiki. Nie, to nie jest apteka. Zioła u Anny. To jest? To już jest ta apteka. Okej. Nawet ona nie chce tego. Nawet zielarze nie chcą kupywać tego krapu. Okej, chyba. Zostaje nam nic innego, tylko wrzucić to do śmietnika. Nie jesteśmy zielarzem, żeby można było robić z tego jakieś potki. A można. Masz chwilę? Mam twoją obrączkę. Wspaniale! No to twoja zapłata, naprawdę wyrzuciłeś mi wielką przysługę. Wygląda na to, że jednak nie będę spał na progu. Okej. Fajnie, dla ciebie. No i cóż. Gdybyśmy mu powiedzieli, że chcemy ją zatrzymać, to by nas chyba zaatakował. Więc nie róbmy tego. Okej. To teraz idziemy w tą stronę. I co my tu mamy? Ulica Vermilion 77. Klub dżentelmenów Wellingtona. Witam pana. W czym mogę panu pomóc? Czy mogę wyjść na drinka? Oczywiście, proszę tylko zachowywać się jak na dżentelmena przystało. Pozwoli pan, że otworzę drzwi. Jeszcze dobrej zabawy. Tak. Jest jedna zmianka, którą chcę wspomnieć. To jest klub dżentelmenów. Gdybyśmy grali kobietą, to ten strażnik by nas wygonił. Nie. Po prostu by nas nie wpuścił. O tak. Więc
Więc wykonanie tego zadania dla pani Gormington, czy jak to się nazywa, by trochę inaczej wyglądało, ale okej. Mam kilka pytań odnośnie napadu na Garingsburgów. Napad na Garingsburgów? Ta, okropna sprawa. Nie jestem jednak zdziwiony. Stary James był tu tydzień temu, chwaląc się swoim obrazem i jego wartością. Zanim go stąd wyciągnięto, wszyscy mieszkańcy Tarantu wiedzieli, że go ma. Czy mogę ci zadać kilka pytań dotyczących tej nocy? Co chce pan wiedzieć? Kim był pan... Z kim był pan Garingsburg tamtego wieczora? No, wie pan, z tymi co zwykle. Pan Wilkesbury, pan Pittsburgh, większość gnomich dżentelmenów, kilku bardziej dekadenckich elfów. To samo towarzystwo, co zwykle. Rozumiem, jeszcze kilka pytań dotyczących tamtej nocy. Kto mógł źle życzyć panu na G? Nie słyszałem o nikim takim, pan na G to wesoły gość. Zawsze stawiała wszystkim kolejkę, ależ mógłby opowiedzieć historię. Tak, z pewnością, jeszcze kilka pytań. Czy tamtego wieczora zauważyłeś kogoś dziwnego? Cóż, nie jestem zupełnie pewny. No i ten rodzaj informacji może trochę kosztować. Że jakieś 10 sztuk złota? Okej. Brzmi nieźle. Wyjmuję z marynarki kartkę papieru. Oto strona z listą gości z tamtego wieczora. Może uda ci się panu coś na niej znaleźć. Dziękuję za pomoc. Czy mogę się rozejrzeć wewnątrz? No oczywiście, proszę tylko zachowywać jak gentleman. Okej, dobra, wejdźmy do środka. Okej. Kurier tarancki, co tu pisze? Tak, kolejny z napadu. Nie potrzebujemy tego. Okej, przyjrzyjmy się tej notatce. Edward Wilkesbury, członek gość, Rory Limes. Ha. Tylko ten pan jest gościem. I muzyka z jakiegoś powodu przemilczała, szkoda. Dobra. Odór alkoholu wydający się z ust niemal cię powala. Czego z... O co chodzi? Kim jesteś? Witam, jestem do zdojny Zermat Mat de Zare Szlach... Dzidze. Mam dla ciebie wiadomość od Toma Graka. Czego on znowu chydze? Czeka na ciebie w pawilonie na ulicy Kenningston. Ach, tak! Głupi burżuj, niech Jega. Dobra, cóż, moja robota skończona. Do widzenia. Aha. Kim jesteś? Czego do mnie przyprowadziłeś? Gadaj szybko, zanim cię zabiję. Okej. O czym ty mówisz? Jesteś jednym z ludzi Graka, prawda? Poznaliśmy się na ulicy, prosił mnie o przysługę, to wszystko. Może to błąd, ale wierzę ci. A teraz wynoś się stąd, zanim zmienię zdanie. A co w ogóle chodzi? Nie możemy tu rozmawiać. Chodź za mną. Okej. Bandyta. Dziwna sprawa. Okej. Dobra. Dobra, to możemy porozmawiać. Co tu się dzieje? Kim ty jesteś? Nie mogę ci opowiedzieć na to pytanie na razie. Wystarczy, jeśli powiem, że jestem wplątany w coś, co... Cóż, nawet ja do końca nie wiem, co dokładnie jestem wplątany. W ten sposób jest bezpieczniej na wypadek, gdybym został złapany, ale trochę wiem i mogę się podzielić z tobą tą wiedzą, jeśli udowodnisz mi, że można ci zaufać. Zdaje się, że teraz, gdy wszystko się wydało, będę potrzebował twojej pomocy. W jaki sposób mam to zrobić? Cóż, może to zabrzmi dziwnie, ale przybyłem do Tarantu, by odzyskać czaszki bliźniąt siamskich Renar. Ich czaszki są dowodem, że... Cóż, powiem ci wszystko, jeżeli mi je przyniesiesz. Okej, gdzie mogę znaleźć te czaszki? Cóż, tu zaczynają się schody. Czaszki były schowane w mauzoleum na cmentarzu w Tarancie, ale kiedy poszedłem je poszukać, już ich tam nie było. Więc gdzie mam ich szukać? Nie wiem. Myślę, że nadal są w Tarancie na jakimś magazynie, czekając na wysyłkę. Dobrze, podejmę się tego. Wrócę z czaszkami. Okej, to była dziwna sytuacja. Okej, drzwi są zamknięte, musimy go prosić.
A właśnie, na podanej przez ciebie liście jest pełne nazwisko. Rory Limes, kto to? Na Boga, kolego, zamknij się wreszcie. Jeśli ktokolwiek się dowie, że dostałeś to ode mnie... Nie wiem, kim jest ten Limes, ale zawsze można to sprawdzić w archiwum. Myślę, że oni dysponują jakimiś informacjami. Okej, dobra. Okej. Wejdźmy do środka. O ile się nie mylę, to jest chyba ten pan. Witam, czy mogę zapytać, kim pan jest? Mężczyzna przed tobą ma na sobie ciemne szaty, patrz ukradkiem za bla bla bla. Lepiej, żebyś nie zadawał takich pytań. Możesz sobie w ten sposób napytać biedy. Nic do ciebie nie mam, ale tak to już się rzeczy mają w tej okolicy. Dziękuję mi za wskazówkę, przyjacielu. Patrzę na ciebie, staram się. Szukasz pracy, przyjacielu? Umiesz trzymać język za zębami, żeby zarobić trochę złota? Cóż, praca by się przydała, jestem tu od niedawna. To nie szkółka niedzielna, przyjacielu. Robota nie jest trudna, ale za porażkę zapłacisz śmiercią, rozumiemy się? Okej, co muszę zrobić? Słuchaj, chłopcze, mam w dłoni zapieczętowaną wiadomość. Masz ją zanieść stąd prosto na wskazany adres. Nie wolno ci oglądać. Dowiemy się, jeśli tak zrobisz, i skończy się to dla ciebie tragicznie. Dostaniesz 100 sztuk złota za fotelię. Żadnych pytań. Okej, załatwione. Tak jak mówiłem, nie wolno ci jej otworzyć. Dostać ją na ulicę Low Derwish 36 i odbierz zapłatę. Życzę i miłego dnia. Okej, miłego dnia. Okej, dobra. Dostaliśmy awans. Przy okazji chciałbym dowiedzieć się, bo tutaj gdzieś jest archiwum miejskie. Ja się znajduję tutaj. O, tam jest stacja metra. Może się przejdziemy metrem. Skoro już tu jesteśmy, w tarancie, i chyba jeszcze nas wpuszczają. Most zachodni. Uniwersytet teraz... O, na uniwersytet. Tak, to jest tam. To jest ta stacja. Powiedziałam, że jeszcze nas wpuszczają, ponieważ kiedy rośnie nasz wskaźnik magii, to kiedy nam wzrośnie jakoś odpowiednio wysoko, to nas przestaną wpuszczać do metra. Więc będziemy wszędzie musieli chodzić z buta. Okej. Okay. O, archiwum danych osobowych. Gdzie tu jest ktoś, kogo mogliśmy... O, chyba ten pan. Gdzie jestem? Jestem ratusza, jestem sekretarzem Departamentu do Spraw Wody i Energii. A nie z tobą chciałem gadać. Chcę gadać z kimś od danych osobowych. To chyba ta pani. Proszę mnie objaśnić w kwestii przeznaczenia tego budynku. To wspaniale miejsce, zwie się archiwum danych osobowych, różnorakie. Wiedza mieści się w tych ścianku. Tu zawarty jest spis ludności, a także całe tomy archiwów. Jakie informacje zawarte w archiwach? Obfite ilości informacji, niektóre z nich to akta, inne papiery, takie sprawy. Czy mogłabyś odpowiedzieć na parę pytań? Spis ludności, co to jest? Jakie informacje są zawarte w archiwach? Musicie mieć rozległe magazyny. Nie aż tak, a ktoś mógłby przypuszczać, zanim przed 300 laty powstała zautomatyzowana prasa drukarska, gazety były wydawane raz na miesiąc czy dwa. O, jest. Czy mogłaby pani dla mnie dla kogoś zlokalizować? Czy mogę prosić o godność tej osoby? Gilbert Bates? Ależ panie, wszyscy wiedzą, kim jest Gilbert Bates. Kim on jest? Pan Bates jest najbogatszym człowiekiem świata. On wynalazł maszynę parową. Aha, już się wyjaśnię, dlaczego ma taką rezydencję. Najbogatszy człowiek świata. Kurczę, z kim my zadarliśmy? Dobra, pozwolisz, że zadam jeszcze kilka pytań. Rory Limes. Popatrzmy. Tak, jest ktoś o tym nazwisku. Brak obecnego adresu zamieszkania, ale wygląda na to, że posiada budynek w dzielnicy magazynów, ulica Mulligan Bond 57. Czy jest jeszcze coś? A nie. Miłego dnia. Okej. Okay. Więc to jest... przydatna informacja.
O ile się nie mylę, to ten Rory Limes jest tym mrocznym elfem, z którym gadaliśmy. Wiecie co, może zaniesiemy mu tą wiadomość i zobaczymy, co się wydarzy. A potem zajrzymy jeszcze na tą drugą. Mulligan Bone 57. Ale okej, dobra. To może być trochę problemu ze znalezieniem. Trochę nie za bardzo znam się w tych biedniejszych. A to nic nie ma. Okej, gdzie musimy to zanieść? East End. Nie. Low Dervish 36. Tam musimy zanieść list. Okej, szukajmy tego adresu. Devonshire. To coś innego. U Madame Lil. Ciekawe, kim jest Madame Lil. Tajemnice Madame Tuesday. O, Love Dervish. Love Dervish 11. Love Dervish Upuna. Ciekawe, co to jest. Nie wiem, nie chcę mi się na razie zgadać. No, beczka. Wytrychy, nic specjalnego. Low Dervish, jeszcze tutaj się ciągnie. O, kolejne buty. Przydadzą się. Virgil, ty masz już buty? Masz, ale gorsze. Oddawaj te. Ty masz buty? Nie masz, to trzymaj. Przydadzą się. Buty są dobre, dla zdrowia. Artykuły importowane z Tantona. Nie chcę wiedzieć, co to za artykuły. Rezydencja Applebich. Wow. To jest brzydkie miejsce, wynosimy się stąd. Ciągnie się to Love Dervish. Ten Hands. Last End. Okej, dobra. Gdzie jest Love Dervish 36? Czy to ten budynek? Być może. Lionshead 39. Elektrownia. Nie o to mi chodziło. Że to jest Love Dervish 36? Lionshead... A, właśnie! Tutaj chyba też mamy pewną sprawę do załatwienia. Ta... Wow! Napakowani strażnicy. Nie chcemy z nimi zadzierać. Z kim mam przyjemność? Nazywam się Stanton, jak głosi tabliczka na zewnątrz. Porter, czego sobie życzysz? Mówiono mi, że ty jesteś właścicielem kopalni Bessie Toon. Tak. Co z tego? Reprezentuję interesy Rady Przemysłowej. Okej, patrzcie, to jest opcja dla ludzi z perswazją. Tak, czego ode mnie chcecie? Zdaje się, że istnieją pewne nieprawidłowości związane ze zmianą właściciela kopalni. Jakiego rodzaju nieprawidłowości? Kupiłem tę kopalnię za przyzwoite pieniądze. Okej. Naprawdę? A mi się wydaje, że znacznie zaniżyłeś jej wartość. Patrz na siebie, że co... Chwileczkę, czemu przedstawiciel Rady Przemysłowej interesuje się moimi interesami w Zamglonych Wzgórzach? Zamglone Wzgórza chcą przyłączyć się do Zjednoczonego Królestwa. Cóż, gdybym wiedział, to znaczy... Nie chciałbym łamać prawa, znaczy... To wszystko był jego pomysł. Był mi winien pieniądze i chciał w ten sposób wyrównać ze mną rachunki. Istnieją wątpliwości co do tego, czy on miał prawo ją sprzedać. Ha! Momencik. Ja powiedziałem, zapłaciłem za to kopalnię przez wielką sumę. To nie moja wina, że on był wobec mnie nieuczciwy. Oczywiście, zgodzisz się wypisać w sądzie jako świadek? Słuchaj, ta kopalnia i tak nie ma żadnej wartości. Proszę, proszę, weź sobie to cholerstwo. Nie chcę być zamieszany w ten cały bigos.
Okej, dziękuję za współpracę. Życzę miłego dnia. Do widzenia. A i tak staliśmy się właścicielami kopalni Bessie Toon. Nie, to nie to? Ups, przeczytaliśmy list. Mieliśmy go nie czytać. Trudno. Akt własności kopalni Bessie Toon. Mieliśmy nie czytać listu. ci ludzie się wkurzą. Cóż, trudno. I pewnie będą chcieli nas zabić. O! Tu jest świątynia Panarii. Więc moglibyśmy z nimi pogadać. Gdybyśmy chcieli. Ale nie chcę. Serio, serio. A właśnie, właśnie, właśnie. List, list. Skoro już go przeczytałem. Ulica Mulligan Bone 57. Dacie? W archiwum również wskazali na ten adres, więc... Myślę, że trzeba będzie się tam przejść, zobaczyć co się tam dzieje. Okej. Mulligan Bone 32, ale... Ale serio, gdzie jest ten adres? Low Dervish 36. Sam Low Dervish. Aha. Nie tutaj chyba. Ten Hans 15. Ta. Tam w tarancie. Są te artykuły importowane. Termin 29. Serio? Okej, wiecie co? Zrobię krótką przerwę. W następnym odcinku odniesiemy ten list. Zajrzymy do tego adresu, który był w nim napisany. I cóż, zobaczymy co z tego wyniknie. A potem będziemy robić więcej zadań pobocznych w tarancie. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.